dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście Więcej niż fotografia. Czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, konkretnych wskazówek, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. Dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii, którą wiem, że bardzo lubicie, czyli niezwykłe historie kursantek Akademii Magicznej Fotografii. Dziś moją specjalną gościnią będzie Sonia Siemiernik. Fantastyczna mama, fantastyczna fotografka, która postanowiła spełnić swoje marzenie o fotografii i to, jak szybko to zrobiła, do jakich efektów doszła w bardzo, ale to bardzo krótkim czasie i jak ta jej droga wyglądała, o tym właśnie możesz posłuchać w tej naszej dzisiejszej rozmowie, do wysłuchania której bardzo serdecznie Cię zapraszam. Oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Sonia, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu i chciałabym Cię prosić, żebyś coś więcej opowiedziała o sobie, żeby po drugiej stronie nasze słuchaczki i słuchacze mogli Cię bliżej poznać. Cześć Basiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Ja jestem mamą trzech chłopców. Od 5 lat zajmuję się dziećmi i domem. Zrezygnowałam z pracy zawodowej. Po urodzeniu drugiego syna chciałam zacząć robić coś dla siebie, więc zrobiłam kursy wizażu. Troszkę sobie dorabiałam na tym. Jednak później zaszłam w kolejną ciążę, urodził się mój trzeci syn i całkowicie poświęciłam się dla dzieci. Przez długi też czas nie wiedziałam tak naprawdę, co bym chciała robić w życiu. Nie miałam na siebie żadnego pomysłu. Wiedziałam tylko, że chciałabym połączyć pracę z wychowywaniem dzieci, żebym mogła sobie swobodnie dysponować tym czasem. I tym sposobem trafiłam później na Ciebie. Dobrze, do tego przejdziemy. W ogóle dla mnie jesteś super mamą, że przy trójce dzieci, i jak sama piszesz na stronie, że przy trzech na swojej stronie, o której zaraz będziemy mówić, bo ja się nią osobiście zachwycam, ale to za chwilę. I tutaj właśnie wiem stąd, że Twoi synowie, bo masz trzech synów, są tak energetyczni. I jak tutaj jeszcze mówisz, że jakby po urodzeniu drugiego syna stwierdziłaś, że chcesz coś zrobić dla siebie i później jak jeszcze się pojawił trzeci, to jeszcze miałaś taką siłę w sobie, że pomimo tego, że jesteś mamą, a bycie mamą to jest taki etat na kilka etatów, tak, razy dokładnie. Trzy tak naprawdę, to tu już na samym wstępie mogę powiedzieć, że w ogóle wow. I ja myślę, że każda mama powinna dostawać order, a jak ma trójkę dzieci, to powinna dostawać trzy ordery. To w ogóle powinno być obligatoryjne, więc to na samym wstępie. I właśnie teraz przechodząc już do tego, że jakby chciałaś coś zrobić dla siebie, to powiedz mi, jak trafiłaś w ogóle na fotografię? No bo zwykle jest tak, że jak mamy swoje dzieci, to zwykle pierwsze jak mamy, to biegamy za tym dzieckiem, robimy zdjęć mnóstwo, z drugim tak, też dokładnie. Robimy. No jakby ja już wielokrotnie mówiłam, że jestem czwartą córką i ja mam tych zdjęć najmniej, bo już jakby ten zapał rodziców opada. A powiedz mi, jak to było u Ciebie? Czy Ty robiłaś zdjęcia swoim synom, czy nie wiem, czy z pojawieniem się kolejnego dziecka twój zapał do robienia tych zdjęć był większy, mniejszy? Jak to wyglądało? Ja kupiłam sobie aparat, jak byłam w ciąży z pierwszym synem. Właśnie z myślą, żeby fotografować wszystko, co tylko można. I tak też było. Mój syn ma dużo zdjęć, drugi tak samo. Też strasznie lubiłam właśnie takie sesje w plenerze, świąteczne. Bardzo pilnowałam tego, żebyśmy co roku chodzili całą rodziną na taką sesję. Super.
I tam któregoś grudniowego dnia przeglądałam sobie Instagrama i trafiłam na Twoje konto. I zaczęłam je przeglądać i wtedy mi wpadła taka myśl, że kurczę, fajnie byłoby móc zrobić swoim dzieciom takie zdjęcia. No i zaczęłam przeglądać Twój profil i tam pojawiła mi się taka informacja, że prowadzisz właśnie takie kursy online. Zaczęłam szukać więcej informacji, ale nic tam wtedy za bardzo nie mogłam znaleźć i napisałam do Ciebie. I Ty mi później napisałaś, że będzie właśnie niedługo wyzwanie, żebym się zapisała, że tam zobaczę sobie, jak to się ma do siebie wszystko, czy mi się to spodoba. I tam też będziesz mówić o swoim kursie i wtedy sobie zadecyduję. No i tak też zrobiłam. I to było to wyzwanie To było to wyzwanie, które było na początku tego roku, czyli tam był gdzieś około, to było lutego. Tak. I to było to wyzwanie, w którym zimowe, o zorganizowaniu projektu takiego, czyli tam tak naprawdę tak jak Ci wtedy, ja pamiętam, jak ja chyba nawet Ci się nagrywałam, czy nawet pisałam wiadomość, że tam sobie zobaczysz, jak to w ogóle wygląda. I Ty się faktycznie na to wyzwanie zapisałaś. Tak. I od tego wyzwania się zaczęło, prawda? Tak, tak. To był taki początek, ja zobaczyłam po kolei, jak to wszystko wygląda, o co chodzi. No i wtedy tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie, chcę to zrobić. Chcę się zapisać na ten kurs i chcę się nauczyć tego. Ty w ogóle podjęłaś takie wyzwanie i tak można powiedzieć, taką już decyzję podjęłaś, że chcesz przyjść na dwa kursy, bo wtedy też była już szansa, że pojawił się drugi kurs, bo na początku był tylko jeden, fotografia dziecięca z drobiną magii, a właśnie na początku tego roku pojawił się też drugi kurs, obróbka w Lightroom z drobiną magii, więc ty byłaś tak już zdeterminowana, i zdecydowana, że ty nie tylko jeden, tylko od razu lecimy po całości. Ja już stwierdziłam tak, jak już robić, to chcę się nauczyć wszystkiego od razu. Razem z obróbką. I faktycznie. Dobrze, czyli już w ogóle jesteśmy na obróbce, nic nie powiedziałeś o kursie, bo w ogóle to też jest tak, że nawet na tym wyzwaniu, które było ogólnodostępne, było bezpłatne, więc każdy mógł do niego dołączyć, ale też każdy jakby mógł się w to wyzwanie zaangażować jakby tak jak chciał. A ja pamiętam, że ty faktycznie już w tym wyzwaniu tak bardzo czynnie brałaś udział. Byłaś na tych live'ach, pomimo tego, że jesteś mamą trójki dzieci i wtedy twój najmłodszy synek miał ile? Wtedy w lutym niecały rok. No właśnie, więc to też jest wyzwanie, żeby to z tym wszystkim połączyć. Więc wtedy już były takie pierwsze oznaki, że faktycznie jak się za coś zabierzesz, to będziesz to robić, tak? I ja nawet mówię szczerze, że na tym wyzwaniu, jak zaczynam mówić o kursie, no bo jakby wtedy faktycznie zaczynam mówić o kursie, bo wtedy zaczynają się zapisy, to ja naprawdę staram się przestraszyć tym kursem, że tam jest dużo pracy. Mnie nie przestraszyłaś, Basiu, mnie bardzo zachęciłaś do tego kursu. No to dobrze, to znaczy, że uzyskuję efekt odwrotny, tutaj tak się trochę śmieję, bo faktycznie jak nawet dziewczyny w poprzednich odcinkach podcastu właśnie, gdzie rozmawiałam z absolwentkami Akademii Magicznej Fotografii, to no, dziewczyny mówią wprost, że jest ciężko. No i teraz powiedz mi, właśnie jak już było wyzwanie, po wyzwaniu zdecydowałaś się na ten kurs, no i jak Ci się pracowało w tym kursie? Może zacznijmy najpierw od pierwszego, tak, żeby szło tak po kolei, czyli fotografia dziecięca z drobiną magii. Co w tym kursie było dla Ciebie takiego, nie, inaczej, może co ten kurs wniósł dla Ciebie w Twoją fotografię, czy to było takie dobre miejsce, w którym Ty dostałaś takie rzetelne podstawy, czyli to, po co tak naprawdę przyszłaś? Tak. Przede wszystkim dla mnie było bardzo ważne nauczyć się obsługi aparatu, bo ja wszystkie zdjęcia robiłam w trybie automatycznym. W kursie było fajne to, że było bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Jeżeli czegoś nie rozumiałam, to ja sobie od nowa puszczałam ten filmik, analizowałam na swoim aparacie i powoli dochodziłam do tego, jak to ma być tak naprawdę. Niełatwo było połączyć to z dziećmi, z wychowywaniem dzieci. Ale młodszy syn szedł na drzemki, więc ja wtedy siadałam do laptopa, starsi wtedy jeszcze byli w przedszkolu, jeszcze wtedy miałam troszkę więcej czasu, żeby do tego usiąść.
Jeżeli chodzi o zadania domowe, to później brałam po prostu dzieci ze sobą na spacer. Tak, mi się jest obowiązkowy. To, no to powinien być taki symbol kursu, że jeżeli masz misia z sobą, idziesz do lasu, znaczy, że jesteś na kursie w akademii, tak? To w tą stronę. Czyli startowałaś tak naprawdę, Sonia, z takiego punktu zero. Mam aparat, pracuję na automacie i tak naprawdę poznałaś ten swój aparat, ale czego jeszcze się nauczyłaś i z czym wyszłaś z tego kursu pierwszego? Do jakiego momentu ten kurs cię doprowadził? Nauczyłam się przede wszystkim patrzeć na potencjalne miejsca do zdjęcia. Wcześniej mi się wydawało, że ja mieszkam w takiej okolicy, w której na pewno nie da się zrobić fajnego zdjęcia. To po prostu to jest wszystko takie pospolite, no nie. Ale później się okazało, że nawet koło domu mogę zrobić fajne zdjęcie, bo pokazałaś, jak patrzeć na wszystko, na otaczającą nas rzeczywistość, że czasem wystarczy mały krzaczek, żeby zrobić dziecku fajne zdjęcie. Pracy ze światłem, o to na pewno mi bardzo dużo dało, bo wcześniej po prostu na to nawet nie zwracałam uwagi. To były przypadkowe zdjęcia, stylizacje, no dobór ubrań, kolorów, to też w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nie zastanawiałam się też nad tym, żeby kadr był na przykład czysty, a ty o tym wszystkim mówiłaś. I potem takie zaczęły się kolejne lampeczki zapalać, że jak to się wszystko połączy, to nawet u mnie na podwórku wyjdzie super zdjęcie. Czyli nie trzeba na wielką wyprawę po magiczne zdjęcia wyjeżdżać. Dokładnie, nie trzeba jeździć daleko, wystarczy wyjść koło domu. Super, fantastycznie. A powiedz mi, czyli po tym pierwszym kursie wyszłaś z taką rzetelną wiedzą, że potrafisz zrobić taki naprawdę dobry plik wyjściowy, tak? Czyli ogarniasz i miałaś już takie poczucie, że ten twój aparat, ta twoja bestia jest ogarnięta? Czy czułaś się już tak pewnie, że po prostu biorę idę i poradzę sobie? Tak, wiedziałam, jakie zdjęcie chcę zrobić, co muszę ustawić, żeby uzyskać taki efekt. I to było fajne, bo wcześniej to wszystko było przypadkowe. Raz wyszło, raz nie wyszło. A fotografia nie powinna być dziełem przypadku, tylko faktycznie to narzędzie w ręku powinno być takim naszym... Znaczy tak jak mówię w kursie, że aparat powinien być przedłużeniem naszej ręki i naszego oka i on ma zrobić to, co my mu każemy, tak? To jest na zasadzie takiej, że to nie. Co wyjdzie, to wyjdzie, tylko faktycznie, żeby wyszło to, co my chcemy. Dobrze, a teraz przejdźmy do drugiego kursu, no bo jak już przeszłaś po prostu całą drogę, zresztą za chwilę jeszcze powiemy o tym, że poszłaś dużo dalej, ale idźmy po kolei. Przeszłaś do drugiego kursu, no i czy coś cię tam zaskoczyło? Czy na przykład myślałaś, że więcej dzieje się w postprodukcji? Bo mówimy już teraz o kursie obróbka w Lightroom z odrobiną magii. Jak to było u ciebie? W ogóle dla mnie wielkim zaskoczeniem były zadania domowe, ale też to był taki główny powód, dlaczego wzięłam udział w kursie, bo wiedziałam, że ktoś tam będzie pilnował tego, żebym ja się faktycznie nauczyła i zobaczyła, czy ja to umiem zrobić. A jeżeli chodzi o obróbkę, to wydawało mi się właśnie, że trzeba spędzić bardzo długi czas przy komputerze, żeby uzyskać taki efekt, a to się okazało, że wcale nie o to chodzi. Że jak zrobimy dobre wyjściowe zdjęcie, to tak naprawdę to jest kilka chwil i mamy super efekt. I że to jest taki cały proces, prawda? Że to nie wystarczy zrobić byle co i potem rzeźbić w Photoshopie czy w Lightroomie, tylko że lepiej faktycznie, ja tego też pilnowałam, ja jakby też wiesz sama, że w kursie kładę na to duży nacisk, że posprzątaj sobie, że ten pierwszy Photoshop dzieje się w plenerze, że ty podchodzisz i podnosisz ten papierek czy przekładasz tę gałązkę, bo to jest tak naprawdę optymalizacja swojej pracy i później oszczędność czasu, żeby faktycznie tych długich godzin później przy komputerze nie spędzać tak naprawdę. A powiedz mi, Sonia, jeszcze, co tak naprawdę, bo to był twój pierwszy w ogóle kurs fotograficzny, tak? Tak. Ja nie miałam nigdy styczności wcześniej w ogóle z żadnym kursem fotografii. I powiedz mi, czy przejście tych dwóch kursów, no bo obydwa kursy ukończyłaś, a jak wiadomo w akademii ukończyć kurs to nie znaczy tylko kupiłam i mam, tylko kupiłam, przerobiłam, zrobiłam zadania, wszystkie zadania zaliczyłam. Powiedz mi, czy to była dla ciebie taka wystarczająca dawka wiedzy, żeby zacząć robić takie zdjęcia, o których sobie marzyłaś wcześniej? Tak.
Dla mnie wiedza w kursie, jakby było, tam było wszystko to, co potrzebowałam, żeby zrobić to zdjęcie, które miałam w głowie. Pokazałaś nam różne metody i ustawienia, dzięki którym możemy uzyskać taki efekt, o jakim myślimy, jaki mamy założony. Później dopracowanie tego zdjęcia w programie to tak naprawdę... Taka wisienka na torcie. Taka wisienka, prawda? Na torcie, tak. I mamy już to, co chcemy. Super. A powiedz mi, co według Ciebie i dla Ciebie było taką największą wartością kursu? Poza tym, że wszystko miałaś poukładane, jakby, że ja pilnowałam, cytując Karolinę, że był zimny oddech w Basiolandii, że to po prostu to już chyba zostanie. Czy było coś jeszcze, co dla Ciebie było taką wartością, która Cię tak, wiesz, do przodu motywowała i sprawiała, że miałaś jeszcze większą ochotę działać z tym kursem i iść dalej do przodu? Dla mnie w ogóle fajne było to, że był to kurs online. Ja nie musiałam nigdzie wyjeżdżać, bo w moim przypadku by to było niewykonalne na tamten moment. Kolejną super rzeczą było to, że była grupa na Facebooku, gdzie każdy mógł zadawać pytania, gdzie odpowiadałaś na te pytania, albo inni kursanci, bo czasami pojawiały się takie pytania, o których ja bym nie pomyślała, że można je zadać, a faktycznie dużo wniosły swojej wiedzy. No i spotkania na Zoomie. Coś, co mnie na początku bardzo stresowało, ale później okazało się, że to jest naprawdę duża dawka wiedzy poza kursem jeszcze dodatkowo, po tym, co jest w modułach. No i widzisz, Sonia, do czego Cię to doprowadziło, że teraz nagrywamy podcast i Ty po prostu, wiesz, swobodnie, jeszcze za chwilę dojdziemy do filmów na YouTubie, poczekaj, jeszcze chwilę i... Nie tak szybko. Ale to na wszystko, wiesz, ja też sobie daję ten czas, na wszystko spokojnie przyjdzie czas. Cudownie, czyli tak naprawdę jakby kursy, jeden i drugi kurs online dał Ci taką możliwość, że mogłaś bez wychodzenia z domu, w cudzysłowie oczywiście, bo na zdjęcia musiałaś wychodzić z domu, ale byłaś kompletnie przygotowana do tego, żeby móc faktycznie robić zdjęcia. A powiedz mi, kiedy pojawiła się taka, no bo to jest jednak odwaga, żeby wyjść z tymi zdjęciami szerzej niż tylko moi synowie, tak? No bo to jest taki kolejny etap. Bo jakby też masz taki potencjał, już nawet o czym wspomniałaś wcześniej, że jesteś przygotowana do w takich też wizerzowych kwestiach, co też jest dużą wartością. No bo z tego, co sobie obserwuję, a widzę, jak pięknie się rozwijasz i widzę, jakie Twoje zdjęcia są ze zdjęcia na zdjęcie coraz lepsze i widzę, że to są zdjęcia zarówno dziecięce, jak i rodzinne, jak i tak naprawdę ciążowe, więc kiedy Ty podjęłaś taką decyzję, że jesteś gotowa, żeby wyjść z tymi zdjęciami szerzej niż tylko to moje małe podwórko, moi synowie i czy w ogóle, jeszcze tutaj tak jeszcze wcześniejsze pytanie, wyszło mi długie pytanie, przepraszam Cię, Sonia, ale jeszcze jest jedna ważna kwestia przed. Czy Ty w ogóle, jak zapisywałaś się na kurs, myślałaś o tym, że będziesz to robiła zawodowo, że zajmiesz się tym zarobkowo, czy zamysł był Twój taki, że przyjdę, nauczę się robić zdjęcia dla moich synów? Jak to było? Na początku był zamysł taki, że chciałabym moim dzieciom zrobić takie zdjęcia. Gdzieś tam daleko kiełkowała taka myśl, że fajnie by było, ale na tamten moment to nie pokażę nikomu tych zdjęć, nie. To w ogóle ta myśl dojrzewała bardzo długo, żeby pokazać innym albo w ogóle powiedzieć, że poszłam na taki kurs i zaczęłam się uczyć fotografii. Dopiero tak naprawdę wszystko zaczęło się, jak dołączyłam do klubu. Tam właśnie Twoje wsparcie, dziewczyn wsparcie doprowadziło do tego, że odważyłam się założyć Facebooka, Instagrama i pokazać, czym się zajmuję teraz. I teraz cytując z kolei Patrycję, czy tam było stado hejterów, którzy czekali po prostu? Nie. No właśnie. Nie też, było go. Też Cię rozczarowali. Tak jak Patrycja, jestem zawiedziona. No widzisz, no i ja lubię takie po prostu rozczarowania. Tutaj ja jakby uzupełnię, że Sonia mówi o klubie, który jest jakby kolejnym krokiem w akademii, kiedy już robimy dobre zdjęcie wyjściowe, potrafimy z niego wyciągnąć pełen potencjału w obróbce, to wtedy jakby możemy dopiero pomyśleć o takich biznesowych rzeczach, czyli jak wyjść z tym zdjęciem. No i tego wszystkiego Sonia doświadczała w klubie i
Sonia, to nie aż tak długo to dojrzewało, no bo zobacz, kurs zaczęłaś w marcu. Tak. I kiedy zaczynałaś kurs, bo o tym rozmawiałyśmy poza anteną i to musi wybrzmieć. Kiedy zaczynałaś kurs, Sonia? Kurs zaczynałam 8 marca, w dzień, w którym urodził się mój syn, jego urodziny, pierwsze urodziny, 8 marca. Cudownie, a drugi kurs? A drugi kurs rozpoczynałam dokładnie 5 kwietnia i wtedy urodziny miał mój najstarszy syn. Cudowna zbieżność dat, w ogóle ekstra. Tak. Czyli tak to w ogóle też był taki powód, dla którego się też zdecydowałam, bo mówię, to chyba taki trochę znak był, no właśnie, żeby zacząć. Super, czyli tak naprawdę jeżeli zaczynałaś w kwietniu, no to do klubu dołączyłaś w maju, tak? Tak. W maju, czyli teraz mamy, jak nagrywamy ten odcinek, mamy wrzesień, a ja już wiem zakulisowo, że ty już normalnie wykonujesz sesje płatne, że ty już normalnie działasz, więc Sonia, no to też jest taki... To nie jest długi okres czasu wcale, to jest bardzo szybko, więc klub dał ci taką odwagę, ale możesz powiedzieć, dzięki czemu dał ci taką odwagę? Czy ty zostałaś tam przygotowana do tego, jak wyjść w ogóle z tymi zdjęciami? Tak, przede wszystkim zaczęło się od tego, żeby sprawdzić swoje finanse, nauczyć się zarządzać swoimi finansami, żeby móc poprowadzić taką swoją działalność, jak założyć Facebooka, jak prowadzić swoje konto w social mediach. Czyli jak wyjść z tym wszystkim. Tak, prawda? Jak zrobić ofertę, żeby pokazać światu, że ja robię te zdjęcia i że możecie do mnie przyjść. Właśnie, bo jedno to pokazać, że robię, a drugie jak ten świat przyjdzie i powie halo, ja chciałabym takie zdjęcia, no to ty też musisz wiedzieć. W jakiś sposób wycenić to wszystko. Naprawdę, no ogrom wiedzy, który dał mi taką motywację, ale też poczułam się pewniej siebie, że wiem, od czego mam zacząć, bo kompletnie wcześniej nie wiedziałam, jaki pierwszy krok powinnam wykonać. I to też myślę, że właśnie z tego, z takiej niewiedzy, no bo to tak naprawdę można nazwać niewiedzą, wynika to, że wiele osób bardzo długo odkłada to, że na przykład ma jakieś marzenie albo i odkłada, a może nie teraz, a może nie wiem, jak to zrobić i nie szuka rozwiązań, a ty tak naprawdę trafiłaś na mnie na tych Instagramach, potem zaczęłaś drążyć temat, co można zrobić, przyłączyłaś się do wyzwania, czyli tak naprawdę czegoś, co nie było kompletnie zobowiązujące, ale tobie też dało taką namiastkę tego, jak to wygląda, czy ja w ogóle się nadaję, czy ja w ogóle po prostu potrafię cokolwiek tłumaczyć i później faktycznie poszłaś za ciosem, jeden kurs, drugi kurs, potem klub, w którym nadal jesteś i nadal dzielnie działasz, no i oczywiście wisienką na torcie były wakacje, bo w wakacje poznałyśmy się na żywo na warsztatach. Tak, to była wisienka, słownie to była wisienka na torcie. To był też kolejny cios, myślę, za którą trzeba było iść. I warto było iść? Warto, Sonia? Warto, warto. Naprawdę nie żałuję ani nawet przez minutę, że pojechałam. To było na drugim końcu Polski. Ja nawet na początku nie wiedziałam, gdzie to jest, ale już powiedziałam, że jadę. I to też jest niesamowite. Dla mnie to są w ogóle takie poruszające historie, no bo ja też wtedy widzę siebie, wiesz, sprzed kilku lat, gdzie ja naprawdę też, jak pamiętam warsztaty Eleny Szumilowej, o których bardzo, bardzo długo marzyłam i jak tylko ona się pojawiła w Polsce, bo jakby do Polski stąd było mi najłatwiej się przedostać, to nawet jak nie wiedziałam, gdzie to jest, ja wiedziałam, że nieważne, ile one będą kosztować, nieważne, gdzie będą, ja chcę na nie. I to wiesz, to tak bardzo podobnie było. I ja nawet nie wiedziałam, gdzie jest to miejsce. Nie wiedziałam, jak tam dojadę, gdzie tam dolecę w ogóle. Tam była też taka historia, że ja doleciałam do Poznania, wtedy pamiętam, i pierwszy raz w życiu wynajmowałam samochód z wypożyczalni, gdzie ja nie lubię jeździć w Polsce. W Polsce się jeździ niebezpiecznie. Jeszcze samochód z wypożyczalni, obce miasto, jechałam w ogóle, Boże, to była najgorsza droga ever w moim życiu. Nawigacja pokazywała 3 godziny, nawigacja pokazała 2 godziny, ja jechałam 5, po prostu płakałam po drodze, że nie dojadę. Więc ja wiesz, ja dokładnie jakby potrafię się postawić w tej sytuacji, tak, że człowiek
podejmuję decyzję i wtedy takie klapki na oczach. Sonia, tak, Sonia, tutaj, Sonia tutaj widzisz, ja pokazuję klapki na oczach, jakby w podcaście tego nie widać. I wtedy jest takie, nieważne gdzie, nieważne jak, ja tam muszę być. I tak, to jest taki, dam radę, dojadę. Tak, tak, ja już byłam zdeterminowana, pójdę piechotą, jak trzeba będzie. Super. Tak. A możesz coś, Sonia, opowiedzieć słuchaczkom i słuchaczom po drugiej stronie, jak wyglądały te warsztaty? Bo to były tak naprawdę takie bardzo kameralne warsztaty. To były warsztaty dla absolwentek Akademii Magicznej Fotografii, czyli tam nie zajmowałyśmy się tym, jak ustawiać aparat, tylko tam była praktyka, praktyka, praktyka. Jak ci się podobał taki format? Dla mnie to było cudowne doświadczenie, móc zobaczyć, jak właśnie ty pracujesz, jak powstają te twoje magiczne zdjęcia, tak na żywo zobaczyć. Jak tam faktycznie tyle... biegam po krzakach, prawda? Tak, dokładnie. Tam było tyle informacji, niektóre tak się po prostu przypadkowo wychodziły w rozmowie, takie ważne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy pozowaniu na przykład modeli, jak dobrze ustawić, to naprawdę to jest ogromna wartość tam była przekazana, ogromna wiedza. Jeszcze my miałyśmy i tak atmosfera. Jeszcze tak naprawdę my tam miałyśmy utrudnione zadanie, bo były konie, jeszcze były biegające dziki. Wszystko tam było. A poza tym takie spotkanie na żywo, dla mnie to też było bardzo ważne, bo jednak po tym roku odcięcia, tak, po zamknięciu pandemii i tak dalej, to dla mnie takie spotkanie na żywo to też było coś niesamowitego. To jest, tak sobie myślę właśnie, że nawet myślę, że się ze mną zgodzisz, że właśnie takie warsztaty to powinna być takie spotkanie na żywo, takie warsztaty na żywo to powinna być taka wisienka na torcie, ale jak już człowiek jest przygotowany, czyli nie zastanawia się, jak ten aparat ustawić, a co tam się dzieje, a co to jest ta przysmona i też wtedy najwięcej skorzysta. I jakby też na warsztatach miałyśmy obróbkę, więc przy tej obróbce też wy wiedziałyście, co się tam dzieje i wtedy... Uważam, że najwięcej człowiek z tego zabierze dla siebie. Czy zgodzisz się ze mną, czy potrafisz się postawić z takiej perspektywy, gdybyś tam przyjechała na te warsztaty w marcu, to wzięłabyś z nich tyle samo? Nie, na pewno nie. Myślę, że w marcu w ogóle nie wiedziałabym na przykład, o co mam pytać, tak? Co jest ważnego tak naprawdę. Nie miałam wtedy takiej wiedzy. Dopiero po tych dwóch kursach... Wiedziałam, po co tam jadę, czego chcę się dowiedzieć. I to było chyba takie najważniejsze, że ja już miałam tą wiedzę i tak naprawdę to wszystko poznałam w kursach online, nie ruszając się z domu. I mogłaś się skupić tak naprawdę na praktyce, bo już faktycznie wiedziałaś co, jak i zupełnie inaczej wtedy patrzymy na te warsztaty, dlatego właśnie to jest takie super. Sonia, to powiedz mi, jakie są teraz twoje plany? Co będzie się teraz działo? No bo mam nadzieję, że, znaczy wiem już też, bo sobie przeczytałam na twojej stronie, na którą serdecznie w ogóle was zapraszam, żeby wejść na stronę internetową Sonii, która wygląda pięknie, która jest taką świeżynką, idealnie czasowo zgraną. Jest piękna i na tej stronie też mamy informacje właśnie, jakie sesje Sonia wykonuje. Czy ty już na przykład wiesz, co chcesz robić, bo na stronie mamy, że to są sesje rodzinne, sesje dziecięce, czy jakby już czujesz ten swój kawałek w tej fotografii, co to będzie? Tak, myślę, że na pewno taką główną rzeczą, którą chciałabym robić, to są te sesje plenerowe, bo to w nich się tak zakochałam i jednak one są na pierwszym miejscu. No i raczej dziecięce, ciążowe, rodzinne, takie właśnie, to jest to, co najbardziej chyba czuję. Chciałabym też rozszerzyć trochę później swoją działalność o studio, bardzo bym chciała też noworodkowe, młodsze dzieci takie przyjmować, ale to jest w planach dopiero. Na razie skupiam się na tych plenerowych. Plener daje... Tak. Ogromne możliwości, a uważam, że u ciebie też takim dużym plusem jest właśnie to twoje zaplecze wizażowe, gdzie no wiadomo, że czy to kobiety w ciąży, czy to mamy na sesjach rodzinnych, no każda z nas lubi dobrze wyglądać. Tutaj nie ma co się czarować. Jeżeli na przykład kobieta ma nawet nie tyle, że jakiś taki mocny makijaż, ale nawet taki dzienny makijaż dobrze, profesjonalnie zrobiony, to czuje się lepiej, a jak kobieta czuje się lepiej,
to wtedy też jakby na tych zdjęciach inaczej wygląda, jak taka bardziej pewna siebie. I tak, powiedz to mi widać. Powiedz mi na przykład, Sonia, bo wiem, że też masz doświadczenie, bo już robiłaś taką sesję, w której właśnie połączyłaś te swoje, no można powiedzieć, dwie profesje już teraz, tak? Czyli ten wizaż i fotografię. Czy to według ciebie się sprawdza? Tak, myślę, że tak, bo jestem już od początku z klientką, mogę poznać ją, porozmawiać, dowiedzieć się, czego ona oczekuje tak naprawdę od sesji. I też ona też milej, wydaje mi się, spędza czas, nie musi jechać od wizerzystki, na przykład w innym mieście, później do mnie, później znowu na sesję, bo to jest wszystko połączone w jeden pakiet, w jedno miejsce. A poza tym ty też sobie ją wiesz, jak pomalować, żeby to dobrze wyglądało na zdjęciach, więc to jest w ogóle takie super. Wiem, jakie zdjęcie chcę zrobić, jaki efekt chciałabym uzyskać. Jakie będzie miejsce i tak dalej, bo ty już wiesz, że sesja próbna wcześniej i tak dalej, także ty już jesteś kompletnie przygotowana. Cudownie, bardzo, 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 bardzo się cieszę, Sonia. Niesamowita jest ta twoja historia i to, że w ogóle łączysz to, bo to ja mówię zupełnie szczerze, to jest nie lada sztuka połączyć wychowanie trzech synów energetycznych, jak sama napisałaś, z jedną pasją, no bo ten wizaż jednak też pochłonął sporo twojego czasu. Teraz tak. Z rozwojem, takim intensywnym rozwojem, bo jednak tutaj mówię zupełnie szczerze, w Akademii Magicznej Fotografii tam się pracuje i tam się po prostu robi zadania, tam naprawdę jest co robić i to jest też czasochłonne, więc brawa ogromne dla ciebie, że ty w ogóle to wszystko łączysz i masz takie niesamowite efekty. Ja już wspominałam nawet przed nagraniem, zanim jeszcze uruchomiłyśmy mikrofony, że ty już masz taki swój trochę mały fan klub, Sonia. Także to też są, też chcę ci o tym powiedzieć, że to też są takie dowody z zewnątrz, że faktycznie w bardzo krótkim czasie, no bo liczmy od tego marca, to nawet nie jest, to jest kilka miesięcy, to nawet nie jest rok, a ty przeszłaś od momentu chciałabym robić zdjęcia swoim dzieciom, do momentu robię super zdjęcia swoim dzieciom i robię super zdjęcia klientom i nie pracuję za czekoladę albo za dziękuję, tylko faktycznie wychodzę do klienta odważnie z ofertą i normalnie na tym zarabiasz, tak? Więc to jest wow. Tak, no to jest bardzo budujące, jak wiem, że komuś podobają się moje zdjęcia, że to nie jest tak, że one tylko są dla mnie fajne, tylko więcej osób to jakby widzi i chce przyjść na te zdjęcia. Czyli warto było odważyć się i wyjść z tymi zdjęciami do ludzi? Tak, warto było, warto, zdecydowanie. Cudownie, bardzo się cieszę. To Sonia, może jeszcze na koniec prosiłabym cię, żebyś powiedziała, bo my tutaj w ogóle przeszłyśmy całą ścieżkę Akademii, bo ty po prostu tutaj przeszłaś od początku do końca wszystko, ale też cieszę się, bo jakby ty jesteś takim dowodem na to, takim żywym, chodzącym, działającym dowodem na to, że faktycznie to tak powinno wyglądać, że najpierw człowiek uczy się tych podstaw i faktycznie ten aparat staje się tym przedłużeniem ręki, potem jak potrafisz zrobić dobre zdjęcie wyjściowe, to dopiero przechodzisz do obróbki, bo bardzo często to jest tak do góry nogami. Niektórzy myślą, dobra, tam jest Photoshop, w Photoshopie się zrobi. A to później przekłada się na stratę czasu, na irytację, na to, że no jednak nie wychodzi. I ludzie się bardzo szybko zniechęcają niektórzy tym, bo niby miał być tak super, niby w tym Photoshopie miał być jeden guzik, kupione akcje za milion monet, a się nie dzieje. I ty właśnie jesteś takim przykładem, że jak się idzie tą drogą tak krok po kroku, czyli bez omijania na przykład, że to zrobię, tego nie zrobię, bo też na przykład odnosząc się do klubu, tak, to ty też tam faktycznie wszystko po kolei robisz. Ty też miałaś jakby do nadrobienia z poprzedniej edycji, więc to też był kawał pracy, a nawet to, o czym wspomniałaś, że faktycznie zaczęłaś to robić od początku, bo ja w klubie tłumaczę, jak poukładać wszystko krok po kroku od początku i ty to faktycznie wszystko robiłaś i to jest efektem, to co teraz jest, miejsce, w którym teraz jesteś, jest faktycznie efektem tej twojej pracy. Więc ja ogromnie ci, Sonia, gratuluję. Ja w ogóle uważam, że moją najlepszą, w cudzysłowie, wizytówką są właśnie takie absolwentki Akademii, gdzie
przychodzą dziewczyny, takie jak ty, które nie myślą, że to spada z nieba. Dobrze wiesz, że to nie spada z nieba. Tak, to jest ciężka praca. To jest, dokładnie, to jest ciężka praca. To są godziny, które można by było poświęcić na, nie wiem, na coś innego, a ty faktycznie ten czas, ten swój czas, cenny czas, faktycznie zainwestowałaś w siebie i w swój rozwój. Więc ja, nawet już mi się głos łamie sobie, z całego serca ci gratuluję, życzę ci samych sukcesów. Bardzo. Ale jak widzę, jak pięknie idziesz do przodu, jak jesteś konsekwentna i to cały czas naprawdę jest taka, to jest taki widoczny progres, taki naprawdę widoczny, taki, który... No, widać na załączonym obrazku, no naprawdę, każde zdjęcie, które się pojawia, widać, że jest przemyślane, zaplanowane, tam już nie ma przypadków, tam nie ma, wyszło mi. Tak, no nie, ale też ogromną radość sprawia mi właśnie i sprawiało uczenie się tego wszystkiego, bo gdzieś tam w końcu poczułam, że to jest coś, co chcę robić i tak naprawdę to jest dla mnie przyjemnością teraz uczestniczyć w tych wszystkich szkoleniach w klubie i nie traktuję tego jak... coś przymusowego, jak coś, co trzeba zrobić, tylko to jest fajne po prostu. Super, bardzo mnie to cieszy, to tym bardziej mnie to cieszy. Sonia, gdybyś na koniec tak miała to wszystko podsumować, to komu mogłabyś polecić, można powiedzieć, że kursy w Akademii, no bo i jeden, i drugi, bo obydwa przeszłaś. Dla kogo one są? Tak naprawdę wszystkim. Począwszy od mam, które chciałyby do rodzinnego albumu robić zdjęcia swoim dzieciom, kończąc na ludziach, którzy już się zajmują fotografią, bo jestem pewna, że z tych kursów też wyniosą coś dla siebie, bo tam jest masa wiedzy i myślę, że nawet ktoś, kto już jakiś czas spędził na fotografowaniu, odkryje jakieś takie nowe... rzeczy, na które na przykład nie zwracał wcześniej uwagi. Więc myślę, że to jest dla każdego. Kto choćby przez chwilę się zainteresował może fotografią, albo miał taką myśl kiedyś, jak ja, fajnie byłoby robić fajne zdjęcia. A potem to może... polecam każdemu. A potem to jeszcze może pójść w taką stronę, że nie dość, że masz piękne albumy już teraz swoich chłopców i piękne zdjęcia, to jeszcze po prostu możesz, faktycznie fenomenalne jest to, że możesz ten swój wizaż połączyć właśnie z fotografią i to jest takie super. Uważam, że to jest bardzo dobre dla Twoich klientów i jakby to też wzbogaca Twoją ofertę. Więc teraz Sonia, powiedz, gdzie Cię można znaleźć? Gdzie można się z Tobą umówić na taką sesję? Gdzie można Cię znaleźć w sieci? Ja oczywiście wszystkie linki umieszczę w notatkach do tego odcinka, ale proszę, żebyś też nam powiedziała, gdzie Cię szukać? Można mnie znaleźć na Instagramie i Facebooku. To jest strona Zatrzymując Chwilę Fotografia. Oraz na mojej stronie internetowej www.zatrzymujchwilefotografia.pl. Koniecznie trzeba tą stronę obejrzeć, bo ja ją mam w tym momencie przed sobą, widzę ją i jest naprawdę piękna, jest dopracowana i z dumą mogę ją polecać, bo to jest naprawdę taka no, wizytówkowa strona fotografki, naprawdę, taka, którą można się cieszyć, którą z dumą można oglądać i cudownie. Gratuluję bardzo Ci. Bardzo się cieszę, że Ci się podoba. Dziękuję. Bardzo, bardzo. Gratuluję Ci jeszcze raz, Sonia. Życzę Ci samych sukcesów i jestem przekonana, że jak dalej będziesz tak konsekwentnie szła swoją drogą, będziesz rozwijała się dalej, to ojojoj, za jakiś czas spotkamy się po prostu już na takim poziomie, że wow. A najbardziej cieszy mnie to, co powiedziałaś, że znalazłaś w tym taką radość i że to jest coś, co jeszcze jakiś czas, jak mówiłaś, że nie masz pomysłu na siebie, to teraz faktycznie czujesz, że to jest to coś, bo to ma zupełnie inny wymiar. Także aż mnie duma rozpiera, jak na to wszystko patrzę. Ściskam Cię z całych sił i koniecznie zapraszam wszystkich, żeby Cię odwiedzili i obsypali Cię na Instagramach i we wszystkich innych miejscach serduszkami. Zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Ależ to była fantastyczna, inspirująca rozmowa. Ja ogromnie lubię rozmowy z moimi kursantkami, z absolwentkami Akademii Magicznej Fotografii.
Każda historia dziewczyny jest inna, każda jest wyjątkowa, każda jest inspirująca, a ja z dumą patrzę, jak pięknie dziewczyny się rozwijają, jak pięknie idą do przodu. A jeżeli ty chcesz się dowiedzieć coś więcej o moich kursach, jeżeli też chcesz na przykład dołączyć na Pokład Akademii, to już niedługo, bo pod koniec września otwieram zapisy na kolejną edycję zarówno kursu Fotografia Dziecięca z Odrobiną Magii, jak i kursu Obróbka w Lightroom z Odrobiną Magii. Więc jeżeli tylko gdzieś na dnie Twojego serca tli się taka iskierka, że chciałabyś robić magiczne zdjęcia, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię, żebyś już w tym momencie zapisała się na listę osób zainteresowanych kursem, a wtedy masz pewność, że w pierwszej kolejności dostaniesz informację, że ruszają zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona i te miejsca bardzo szybko, ku mojej radości, się rozchodzą. Ściskam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i koniecznie pamiętaj o tym, żeby odwiedzić Sonię i żeby zostawić jej tam masę serduszek i masę ciepłych słów, bo naprawdę zrobiła ogromny kawał pracy, zrobiła duży progres, a jej zdjęcia są naprawdę bajkowe. Ściskam Cię i do usłyszenia już za tydzień.